Ziemia Kłodzka tylko w telewizji lokalnej, telewizji kłodzkiej. Funkcjonariusze zatrzymali blisko 14 kg amfetaminy o łącznej wartości 700 tysięcy zł. Narkotyki zostały ukryte w zbiorniku paliwa z olejem napędowym. Popakowane były w 28 foliowych, próżniowo zapakowanych worków. Każdy ważył ponad pół kilograma. W sprawie zatrzymano dwóch mieszkańców powiatu kłodzkiego. W tej chwili trwają jeszcze czynności z ich udziałem. Natomiast z zatrzymanej substancji można byłoby sporządzić ponad 100 tysięcy działek narkotyku. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.